Witajcie. Chciałbym Was dzisiaj zaprosić na kolejny odcinek mojej serii Produkcja Woblerów. I dzisiaj chciałbym Wam pokazać, jak wykonać dobrego woblera pstrągowego. Jako że pstrąg potokowy, mieszkaniec naszych czystych wód, jest jedną z pierwszych ryb, które w nowym sezonie będziemy mogli łowić po troci wędrownej i łososiu. Warto w okresie zimowym przygotować sobie przynęty do połowu pstrąga. Jest to bardzo fajna ryba i połów jej dostarcza wędkarzowi wielkich wrażeń. Ja tu przygotowałem sobie takiego pstrążka. Jest w wielkości 4,5 cm. Raczej na okres letni, gdyż pstrąg w okresie zimowym, czyli luty, marzec, po tarle i po zimie jest osowiały i niechętnie rusza się ze swojej miejscówki. Przepraszam. I trzeba go sprowokować, gdyż ma to on do siebie, że nie toleruje żadnych pobratymców w swoim rewirze. Odgania je, a często też pożera. A więc bardzo ważną rzeczą, żebyśmy w swoim arsenale posiadali właśnie imitację pstrągów. Ale głównym pokarmem pstrąga w okresie zimowym są ryby występujące w danym łowisku. Najczęściej są to strzeble, głowacze i takie imitacje powinniśmy wykonywać. Czym powinien się charakteryzować dobry pstrągowy wobler? Musi pracować i pod prąd wody, i z prądem. Dlatego, że gdy obławiamy, musimy rzucać i pod prąd, i z prądem. Jak to osiągnąć? A więc tu przygotowałem korpus woblera. Jako że ja stosuję te śruciny, które już pokazywałem w poprzednich filmach, nawierciłem trzy otworki, do których wchodzi cztery takie śruciny i razy 3 daje to 6 gram wagi woblerowi i dzięki temu, że obciążenie jest skupione, wobler pracuje agresywnie. Gdy już obciążyliśmy, pomalowaliśmy, zaimpregnowaliśmy i następnie
Zagruntowaliśmy korpus woblera, wkleiliśmy naturalnie oczka, stelaż do woblerka, pomalowaliśmy, ustawiamy ster. Ja tu przygotowałem różne kształty sterów, większe, półokrągłe, podłużne. I teraz w zależności w jakich rzekach czy potokach wędkujemy, głębokość, na którą wobler schodzi, osiągamy ustawieniem właśnie steru. I czym kąt większy, czyli tak jak w poprzednim odcinku baleniowym, kąt jest w zasadzie 90 stopni, tutaj pracujemy, ustawiamy. Czym kąt jest większy, mniejszy, tym wobler głębiej schodzi. Czym kąt jest zbliżający się do 90 stopni, tym wobler płyciej schodzi. I tak kombinujemy z tym, gdyż w małym potoku, który jest płytki, ma dołki rzędu 50-70 cm, gdy ustawimy głęboko schodzący, będziemy haczyć i o dno, i wobler nie będzie dla tego pstrąga atrakcyjny, a wręcz będzie go wypłaszał, bo tak żadna ryba będąca jego pokarmem się nie zachowuje, że haczy co chwilę o dno. No i będziemy tych przynęt naturalnie wiele tracić, no gdyż potoki pstrągowe charakteryzują się tym, że jest pełno powalonych drzew, gałęzi i różnych cudów w wodzie. Co jeszcze można dodać? Czym na początku sezonu łowimy na woblery większe rzędu 7 cm, a w miarę ocieplania się wody i zmiany pory roku z wiosny na lato, przechodzimy do coraz mniejszych i bardzo często właśnie fantazyjne, jaskrawe woblerki są bardzo atrakcyjne. Różne imitacje owadów, gdyż w sezonie letnim pstrągi odżywiają się głównie owadami, no i wtedy właśnie jakieś żuczki i tego typu imitacje będą na pewno dla naszego pstrąga atrakcyjne. Przy produkcji woblerów jest nie,
tyle możliwości wypracowania różnych wzorów i kolorów, więc zachęcam do eksperymentowania, prób, gdyż praca z każdą przynętą polega na zasadzie prób i błędów i wtedy czasami uda nam się stworzyć rewelacyjną przynętę. No i warto poświęcić sobie czas na wykonanie takich przynęt, a nie ma przyjemniejszej rzeczy jak złowienie ryby, a jeszcze do tego, jeśli jest rekordowych rozmiarów, na własnoręcznie wykonaną przynętę. No do czego Was serdecznie namawiam. No i życzę Wam powodzenia przy wykonywaniu tych przynęt. Może w związku z pytaniami, w sumie do produkcji woblerów nie sugerujcie się tym, że ja robię z lipy. W zasadzie każde drzewo, z wyjątkiem powiedzmy topoli, sosny, nadaje się do robienia wobków. Lipa jest bardzo wdzięcznym materiałem, gdyż jest idealna. Inne rodzaje drewna są albo twarde i bardzo ciężko się je obrabia. Ale jeżeli ktoś nie ma dostępu do innego drewna, można to robić. Z tym, że każde drewno musi być wysuszone. Wielu kolegów pisze do mnie, czy na Facebooku, czy w komentarzach pod filmami, że zrobili woblera ze świeżej lipy ściętej w lesie, czy w parku, no i po lakierowaniu wobler pękł. To jest właśnie przyczyna, że drewno było mokre i podczas suszenia drewno kurczy się. I dlatego, gdy nadamy kształt woblerowi, to nie jest jego naturalny kształt drewna. I podczas kurczenia następują pęknięcia. No i szkoda naszej pracy, także jeśli pozyskujecie gdzieś z parku, z lasu drewno, musicie je wysuszyć. Co najmniej 3 miesiące musi w chłodnym miejscu leżeć, najlepiej wisieć. I wtedy dopiero można coś z tego robić. Broń Boże, nie można położyć na kaloryferze czy koło pieca, dlatego że popęka, gdyż proces suszenia nastąpi zbyt szybko i następnie następuje pęknięcia. No i fajny kawałek drewna, z którego po kilku miesiącach moglibyśmy wykonać fantastyczne przynęty, ulega zniszczeniu i nadaje się tylko do tego pieca. Także zachęcam do robienia wobków. Przedłuża nam to sezon. Nie wszyscy łowią zimą spod lodu, nie wszyscy mają dostęp do rzek trociowych,
gdyż mieszkają na przykład na południu kraju, a więc przedłużając ten sezon można właśnie robić wopki i kontynuować nasze hobby. Jeszcze wracając do tego obciążenia, nie sugerujcie się moimi śrucinami. Każdy rodzaj ołowiu, wolframu, pręt jakiś cienki, na przykład miedziany, jeżeli macie, też nada się do obciążania woblerów i będzie. Nie używajcie tylko jakichś drutów, powiedzmy żelaznych, dlatego że jednak mimo wszystko tam jest wilgoć i wobler to zacznie rdzewieć, różne porobią się nacieki na wobku, no i nie będzie to ładnie wyglądać. A więc jeszcze raz zapraszam do oglądania, lajkowania, subskrypcji mojego kanału. No i zapraszam na następne filmy, czy z nadwody, czy właśnie handmade. I planuję w tym miesiącu, może rozpocznę następną serię, robienie kogutów. Jeżeli macie jakieś propozycje, pytania, pytajcie. Jeżeli będę w stanie, odpowiem na wszystko. I no i jeszcze raz dziękuję wam wszystkim, którzy obejrzeliście moje filmy. Jest was ponad 5000. Także dziękuję wam. No i jeszcze raz zapraszam do dalszej współpracy. No i do zobaczenia. Cześć.